Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Human Fall Flat. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już w grze. I co tutaj mamy? Pierwsze co widzę, to to, że mamy jakieś deski. I musimy je oczywiście oderwać. Co nie jest zbyt trudne. Ogólnie gra bardzo mi się podoba. Zauważyłem, że wam też się podoba. Tutaj też rozmawiałem na temat tej gry z Hogatym, bo Hogaty też zacząłem nagrywać i mówi, że również mu się bardzo podoba, więc... A dobrze, że mamy podobne opinie na ten temat. Co tutaj się dzieje? Mamy jakąś dźwignię. Mamy napisane, że w tamtą stronę musimy ją przeteleportować. Aha, ściana się zniszczyła, patrzcie. Okej, super. Co nam dało to, że ściana się zniszczyła? Czy jeżeli ja znowu uderzę, to ona się jeszcze bardziej zniszczy? Troszkę tak. Ale może rozpędźmy to jeszcze bardziej. Tak, żeby całą ścianę zniszczyć. Tylko te drzwi są zamknięte i one wcale nie wyglądają, jakby miały się dla nas otworzyć. Nie, no i co? Jest już tam. Czy ja będę mógł teraz przejść? Halo, jak to się otwiera? Co jest po drugiej stronie? Jest jakieś przejście. Czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Nie, no to o co chodzi? Co mi to może pomóc? Czy to może mi coś pomóc? Może mogę rozbić szybę na przykład? Wow! Ej, w sumie to potraktowałem to jako takie śmieszki, heszki, że będę mógł rozbić szybę, ale... Ale jak widać, miałem nosa co do tego. Miałem nosa. Czy tutaj... Tak, mogę tutaj chyba nacisnąć przycisk i to otworzy mi te drzwi. Czy na pewno? Czy aby na pewno? Halo? No naciśnij przycisk. Dobra. Otworzyło, więc spoko. I co teraz? Co tutaj trzeba zrobić? Dobra, no prawdopodobnie musimy przejść tam, gdzie tą ścianę rozwaliliśmy, bo jak widzę, tam nie dojdziemy. Tylko zastanawiam się, po co tutaj są te poduszki. Co te poduszki mają nam dać? Może bez tych poduszek na przykład nie przejdziemy dalej. Czekajcie, no złapmy tu, podciągnijmy się. No nie, no jesteśmy dalej, dobra, spoko. Spoczko, o Jezu, zapada się na mnie, ale jakoś się uwolniłem. Co tutaj jest? Tu jest kula i jest tu jakaś włóczka, tak? To się tak nazywa? To jest bardzo ciężkie, prawdopodobnie tego... Aha, dobra, już chyba wiem, co trzeba tutaj zrobić. Trzeba się chyba rozpędzić, wyskoczyć, złapać tego i puścić. Uuu! Dobre, no dzisiaj zaskakuję sam siebie, tak jak wam mówiłem. Bałem się, że... Znaczy, dalej się boję, że w końcu w tej grze wystąpi takie coś, że ja już nie będę rozumiał tych zagadek i będę musiał szukać w internecie, jak przejść dany poziom. A to nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Po prostu powinienem się w tej grze dobrze bawić. Dlatego ja nie lubię aż zbyt trudnych gier, bo ja lubię w grę się dobrze bawić, a w niektóre gry po prostu nie da się dobrze bawić, bo są za trudne. Wiadomo, niektórzy lubią grać w za trudne gry. Ja też lubię grać w trudne gry, gry logiczne, ale nie podczas nagrywania, bo jak wiecie, mam limitowaną jakby ilość czasu. Chcę to dla was zamknąć w jak najkrótszym czasie, bo wtedy też mogę nagrać kolejne odcinki i tak dalej, mogę poświęcać czas na to, żeby odpowiedzieć wam na komentarze, a niekoniecznie chcę nagrywać 2 godziny czy 3 godziny odcinek, które tak naprawdę wy zobaczycie przez 15 minut. Nie wiem, czy powinienem iść na górę. Prawdopodobnie tak, wydaje mi się, że powinienem iść. Tu jest kolejna też Czy naprawdę wszedłem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, że tu jest śmietnik? Czekajcie, czy śmietnik da się otworzyć? Dobra. Śmietnik spadł na dół. Czy jak ja spadnę, to umrę? Nie, spoko. Dobra, śmietniku, chodź. Nie, on chyba utknął. Dobra. Nie wiem tak naprawdę, po co tam wchodziłem i nie wiem, czy cokolwiek miałem tam znaleźć. Wydaje mi się, że powinniśmy przejść tam, gdzieś do tego czerwonego budynku. Tylko... Kurde. Tylko jak... Aha, dobra, wiem już, wiem. Trzeba rozwalić tą szarą ścianę najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to właśnie o to chodzi. Czekajcie, podniesiemy ręce, skoczymy, złapiemy się, podciągniemy się tutaj. Jesteśmy, dobra. I w lewo. Skręcaj, 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 skręcaj. Rozwal ściankę.
Tak serio? Dobra, teraz wracamy. Cofamy się, żeby troszkę jednak większą prędkość ta nasza kula miała, bo troszkę nie wyszło nam rozwalanie ściany. Musicie przyznać, chyba że tu coś. Nie no, tutaj raczej nic rozwalić nie będziemy mogli. To jest na takim śmiesznym gumowym czymś. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Teraz w drugą stronę. I teraz z taką prędkością powinniśmy już... Duża prędkość natarcia, powinniśmy już móc rozwalić ścianę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Bo jeżeli nie, to będzie przypalik. Proszę, rozwal ścianę. A no, troszkę, widzicie? Uszkodziliśmy ją troszkę na początku. Nie no, zaraz, o co chodzi? Czy tak po prostu muszę ją pykać? No, teraz? O, no. Dobra, więc rozpęd tak naprawdę nie był aż tak potrzebny. Aha, ale teraz znowu potrzebuję tej kulki chyba, żeby przeskoczyć tam, nie? Dobra, czekajcie, znowu musimy podnieść ręce, skoczyć. Dobra, złapałem się. No, podciągaj się, wchodzimy. Teraz ją troszkę przesuniemy, wajchę. Żeby kulka wróciła, żebyśmy mogli przeskoczyć. Na spokojnie, na drugą stronę. Czy tutaj będzie ok? Powinno tak być ok. Tylko przestań się gibotać, stąd raczej nie przeskoczę. Czy to przystanie? Dobra, muszę się puścić niestety, no. Nie udało się, nie udało się. Ale jesteśmy teraz, widzicie? Opłacało się to zrobić, jesteśmy po drugiej stronie. I co tutaj trzeba zrobić? Tu już nas zapisało, czyli wrócimy znowu w to samo miejsce. Dobra, wejdźmy na górę, bo prawdopodobnie tam będzie coś do zrobienia. Drzwi nie otworzymy. Czy to, jeśli na to wejdziemy, się obniży? Nie. Czy nie, no kula też raczej znowu nie będzie nam potrzebna. Czekajcie, czekajcie. Co jest po drugiej stronie? Czy ja stamtąd nie dam rady przeskoczyć? O Jezus. Raczej nie. Okej, zaraz. Czy nie będzie znowu nam potrzebna ta kula? Tylko dokąd to możliwe, że będzie? Chociaż wątpię. A nie, no ja już tam nie przeskoczę raczej na tej kuli. Przecież złapałem, o co chodzi? I co teraz? No właśnie, to już jest ten moment tej gry, kiedy to wszystko robi się odrobinkę dla mnie za trudne. Bo tak, tamto nic mi nie pomoże. Kula, czy kula coś mi pomoże? Prawdopodobnie nie, bo... No chyba, że tak bym ją zatrzymał, że ona by mi pozwoliła przejść na drugą stronę. Ale jak widzicie, ona już teraz się tak... chybocze w jedną i drugą stronę. Musiałbym jakoś do niej dolecieć, a niestety nie udało się. No nie wiem, no ewidentnie muszę wskoczyć tam, żeby nacisnąć ten przycisk. Prawdopodobnie. Poczekajcie, poczekam na tą kulę faktycznie. Może znowu przestawić, tylko ja i potem nie będę mógł wrócić. A nie, będę mógł, zabiję się po prostu, dobra. Gdzie to... No nie udało mi się złapać. No ja nie mam już kompletnie pojęcia, jak to zrobić. Tutaj raczej nie dolecę. Ale mógłbym spróbować. Jak widzicie, musiałem zestartować grę, bo coś się popsuło. I teraz nawet już nie mam tej ściany rozwalonej, więc... Brzmi... Jak... Serio? To było takie proste? Serio wystarczyło podskoczyć? Ja pierniczę. Dobra, ej, bo nie mogę tam dosięgnąć. Dobra. What? Czemu to się popsuło? Czy ja mogę to tym rozbić? Dobra. Bum! Rozbiłem. I co teraz? Czy to wystarczy tu położyć? Tak jest. Okej. I drzwi się otworzyły. Super. Teraz już więcej rozumiem. Wystarczyło przeskoczyć. Wystarczyło przeskoczyć. Ludzie, naprawdę, wystarczyło przeskoczyć. Ja ogólnie miałem już się poddać w tej grze, bo nie wiedziałem, jak to zrobić. Ale cieszę się, że nie zatrzymałem nagrywania. Co tutaj trzeba zrobić? Tu jest jakaś dźwignia, którą bardzo chętnie pociągnę. I tam się otwierają drzwi, tak? Aha, ale jak wrócę, to już się nie otwierają. I co?
Aha. No i co? Czy to spadnie? Tylko co mi da to, że ja to rozwalę? Bo i tak nie będę mógł tam wejść, chyba. Bo to się dość długo zamyka. Chyba, że wstawię tam. Nie, no nie wstawię. Złapię to. To by trzeba było jakoś przytrzymać. Tylko jak? Ile to trwa? Czy ja tam dobiegnę? No, raczej nie. Może te pale trzeba jakoś wykorzystać. Patrzcie, bo tu jest taki... O, widzicie? Tu jest tak jakby spadek taki. Może jakby to wsadzić za... Powinno to przytrzymać, nie? Ma to jakiś tam sens chyba, to co mówię. Patrzcie, żeby to wrzucić tak jakby za... Ale to chyba muszę złapać troszkę wyżej. No ale wleć tam, no co ty? Kurde, powiem wam, że miałem już się poddawać. Inni tam wskakiwali przez dach, to widziałem, bo sobie sprawdziłem w internecie, jak to ludzie przechodzili. Oczywiście tylko tamten moment, o, jest. No i co? Za słabo? Jeszcze trzeba? No i ludzie sobie po prostu wchodzili na jakoś na dach i coś tam i sobie to przechodzili. Ja nie mogłem tam nigdzie wejść na dach, bo nie mogłem już wrócić, ale dobra, na razie idzie spoko, więc... wróciłem. Już się bałem, że to będzie koniec mojej przygody z tą grą. Okej, w tamtą stronę nie. W tą stronę trzeba się przesunąć. O Jezu, spadam. Pięknie, mano. Dobra, zleć i tak się tam zrespię. Tak jest. Musimy przetransportować tak jakby... skrzynkę, ale w sumie... Chyba nie musimy, nie? Bo mogę skrzynkę stamtąd zabrać. Halo? Czy tu jest jeszcze ta skrzynka? Jest. Dobra, to wezmę sobie tą skrzynkę. Chyba łatwiejsze rozwiązanie, nie? Tak mi się wydaje. Tylko wydaje mi się, bo tam była jeszcze jedna taka jakby platforma, której na tych odcinkach, które oglądałem, ludzie nie mieli. I zastanawiam się, po co ona jest zrobiona. Nie wiem, czy ta skrzynka była właśnie po to zrobiona, żeby ją tutaj położyć? Wydaje mi się, że ta skrzynka była po to, żeby położyć ją na tamtej platformie, ale ja sobie tutaj ułatwię troszkę. Czy to mi coś ułatwiło? No chyba tak, bo teraz mogę, patrzcie, podskoczyć tu. Zebrać to do siebie. O nie! Patrzcie, mogę sobie to tutaj tak przesunąć. Wejść na to i tam zeskoczyć. Prawdopodobnie tak to podziała. Tutaj sobie wejść, tutaj sobie przeskoczyć. No ideolo, ideolo po prostu. Jestem już całkiem daleko w tej mapce. No powiem wam, że mam nadzieję, że zbliżamy się powoli do... O Jezu, złapałem się niechcący. Do końcu weczki. Cały czas coś pisze mi SMS-y, a ja zawsze wyłączam telefon. Teraz nie wyłączyłem. No, no, no. No co, no pchaj się, pchaj się. Dobra, pięknie. Tutaj jest jakaś ta... Co się stało? Aha, teraz na przykład kamieniem? Może to będę mógł rozwalić, tą ścianę? No, może? Kto wie? Może być ciężko, ale kto wie? No, nie mówię, że nie będę mógł. Jakbym się rozpędził na przykład? O, patrzcie! Dobra, no to tutaj wymyśliłem całkiem, kurde, nieźle, tylko dalej potrzebuję to troszkę bardziej popchnąć. A nie mogę, dobra, położę ten kamień, na przykład wskoczę sobie na niego. O, na przykład ściągnę to. Wyjmę ten mały klocuszek. No, pięknie. Dobra, przyczasnęło mnie niechcący, ale to nic nie szkodzi. I teraz, patrz, wespnę, albo nie, po prostu to przesunę. No dobra, wyszło całkiem spoko.
wyszło całkiem spoko. Proszę mnie tutaj przeskoczyć. Jestem. Co dalej? No tutaj prawdopodobnie będę musiał zabrać tą belkę, żeby ten oto tutaj... Jezus, co się stało? Czemu to mnie tak wywaliło? Żeby ten oto wagon przebił tą ścianę. To było dość logiczne. Co tutaj? Czy ja tam doskoczę? Prawdopodobnie tak. Dobra, jestem tutaj. Tam jest dźwignia, na której już używałem, więc tamtym się martwić nie muszę. Tutaj muszę się wspiąć. I jest kolejny jakaś tutaj znajdźka. Muszę coś tutaj postawić, tak? Żeby otworzyć te drzwi. Tylko co... Aha, prawdopodobnie będę musiał zabrać jeden z tamtych kamieni. Chyba, że na przykład tutaj był jakieś szkło, tak? Taki kawałek szkła, jakbym zabrał ze sobą. Jezu, nie skacz tak. No, wchodź. Dobra, powiem wam, że jest chyba spoczko. No, wejdź. Co, szkło nie wystarczy? Kurde, no to jeszcze jeden kawałek wezmę. Nie no, wydaje mi się, że najprawdopodobniej będę musiał... Czy tutaj coś jest? No nie, tu nic nie ma. To po co tu mi kazało przeskoczyć? Dobra, umarłem. Jestem tutaj i tym razem muszę zabrać ze sobą jakiś kawałek kamienia, na przykład ten, tylko że on jest bardzo duży. Prawdopodobnie nie uda mi się z nim przeskoczyć, chociaż patrzcie, dobra, udało się. Jestem z nim na drugiej stronie, tylko jakim cudem... A nie, dobra, spoko. Jakoś daję radę się z nim wspinać. Kurde, ta gra wymaga tyle myślenia, że to po prostu... Dobra, nie no, wstawię go po prostu i ja się tutaj wespnę. Znowu się tutaj wespnę prawą ręką. Znowu się tutaj wespnę. No, dobra, chyba to tak nie podziała, więc teraz go weźmy. Najlepiej na świecie. Dobra, Adrian, skup się. Złap go dwoma rękoma. Wstaw go tutaj. Dobra, już tylko jeden schodek mi został. Jesteśmy na miejscu i teraz trzeba to tutaj położyć. No prawie. Dobra, jesteśmy. Teraz muszę tutaj wskoczyć. Kolejna zagadka. Tam mogę przeskoczyć. Co robi ta dźwignia? Pewnie tam to mi przesuwa, tak? Tak jest, tylko po co mam to przesuwać? No wydaje mi się, że łatwo po prostu tutaj to przeskoczenie. No dobra, jestem. Muszę coś tutaj położyć. Co to otworzy? Te drzwi? Tak. Tylko co to robi? To wygląda jak rzecz, którą da się przesunąć, aczkolwiek... Wątpię. Czyli co, ja znowu muszę wrócić tam po kamień? Muszę jeszcze jeden kamień... Nie, tam jest skrzynka na górze. Halo? Czy tu trzeba robić jakieś parkiery? Patrzcie, tu jest tak jakbym... Ja musiał się na tym rozhuśtać. Gdzie? Tam wskoczyć i tam zwalić tą skrzynkę. Nie wiem, no tam raczej nie doskoczę. Ciężkie to jest dość mocno, muszę przyznać.
Chyba, że znowu pójdę po kolejny kamień, żeby tam położyć. Tylko nie bardzo mi się chce iść po kolejny kamień, żeby tam położyć. Dobra, spróbujmy teraz. Ja sobie tam to przesunąłem. Serio? Przesunąłem sobie w taki sposób, żeby móc skoczyć tam z tamtej drabinki, znaczy z tamtych schodków. Weź tą rękę oddałń. Skoczyć tam z tamtych schodków i potem wskoczyć na tego parkiera. Z tego parkiera, tylko no ja nie potrafię tak skakać. Nawet normalnie skakać nie potrafię w tej grze. Dobra, ja myślę, że to będzie już ogólnie nasza ostatnia zagadka w tej grze. Wiem, że możemy się już zbliżać do końca mapki. Trudno, ale ja też już nagrywam to ponad 35 minut. A nie chciałbym aż tyle nagrywać. Więc mam nadzieję, że to się zapisze, ten postęp, który zrobiłem. A prawdopodobnie, jest duże prawdopodobieństwo, że tak niestety się nie stanie. Czy ja teraz, biorąc rozbieg, aha, no taki słaby rozbieg, jeszcze raz, na spokojnie, mano, na spokojnie. Ja wiem, że długo już w to grasz, jesteś odrobinę zmęczony. Ale nie denerwuj się. Dobra, złapałem się tego. Okej, teraz muszę się rozchustać. No, trochę słabo się rozchustałem, co? Ale ogólnie, jak widzicie, to chyba o to chodzi właśnie, żeby zrobić takiego parkiera. Żeby zrobić takiego parkiera. Ja niestety w grach parkierowych za dobry nie jestem. I zaraz po prostu zakończę ten świetny odcineczek, w którym tyle pięknych rzeczy się wydarzyło. Dobra, jestem. Ale teraz patrzcie na to. Okej, to tak po prostu spadło. Dobra, czyli jest lepiej niż myślałem, tylko... No co, muszę chyba to złapać. Wnieść co tutaj. Dobra, nawet tego nie łapać tam, tylko po prostu stać tutaj. W jednej ręce mieć to. Idealnie. Ale chyba rozumiecie, o co chodzi, nie? Jak to się tak skacze... Gdzie jest moja beczka? No i co teraz? Ty, no co się stało? Czy ja oficjalnie popsułem poziom? Mam nadzieję, że kiedy wezmę taki porządny rozbieg i się tego złapię, to ta beczka spadnie, bo jeżeli nie spadnie, to oficjalnie kończę swoją przygodę z tą grą. Tak oficjalnie, oficjalnie. Myślę, że skakanie, kiedy nie widzę, czy to jest koło mnie, czy nie, nie jest zbyt dobrym pomysłem. No ogólnie bawię się obecnie średnio. Muszę to przyznać, bawię się obecnie całkiem średnio. No teraz musiało to uderzyć już. Dobra, nie mam pojęcia, co się stało, nie mam pojęcia, jak to naprawić. Kończę w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół, jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Mam nadzieję, że
Że nie obraźcie się na mnie, ale no już po prostu nie wiem, co mam zrobić, bo to się po prostu popsuło. To powinno być dalej na dole. I powinno być w tamtym miejscu, w którym było, a niestety nie było i nie mam pomysłu, jak to stamtąd ściągnąć. Tak bez kapi. No wtedy rozumiałem, że trzeba było to zahaczyć, to spadło, ale teraz już nie wiem, jak to zrobić. A od nowa nie widzę kompletnie sensu zaczynania tego poziomu, więc na dzisiaj to już starczy. Zobaczymy, czy jeszcze wrócę do tej gry, bo... Znaczy, no dobra, na razie zapytam was, jak rozwiązać ten problem i wy mi napiszcie. Dzisiaj już zaczęło być naprawdę trudno, co niezbyt mi się spodobało, ale tak czy siak bawiłem się dobrze. Mam nadzieję, że wy też, widząc moje tutaj zastanowienia i zwątpienie, jak zawsze, jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to łapkę w dół. Ja na dzisiaj się żegnam, trzymajcie się, pa pa.